Sebastian Bielski, jesteśmy w Berkuta Rachion Olsztyn. Wracasz do Mławy, słyszałem. Witaj. Witam, tak. Wracam, bo już jestem po treningu. Ciężki trening dzisiaj? Tak, ciężki. Zapasy są zawsze u nas ciężkie. Jeśli chodzi o twoje przygotowania teraz, wakacje całe spędziłeś tutaj na sali i od razu po tym, jak walczyłeś na Fenie w Ostródzie, przyszedłeś na salę, czy zrobiłeś sobie jakiś taki troszeczkę z tydzień, dwa przerwy? Tydzień przerwy i potem już zacząłem ostro trenować. Masz już jakąś propozycję w tej chwili walki? Jak to wygląda? Są rozmowy, toczą się? Toczą się rozmowy, na razie nic nie mówię, ale myślę, że w październiku będę walczył. Po tym udanym, można powiedzieć, debiucie w Fenie nabrałeś ochoty teraz do kolejnych walk, bo jednak, co by nie powiedzieć, ta twoja walka odbiła się echem w Polsce. No pewnie, wiadomo, że wygrana przynosi wiele korzyści medialnych, ale jestem bardzo nastawiony na kolejne walki. Jak w tej chwili fizycznie, po tym byłeś na obozie, uczestniczyłeś w obozie w Zakopanem? Oczywiście, byłem na obozie, ciężko trenowałem i dalej ciężko trenuję. Te zapaśnicze umiejętności, bo dzisiaj był trening zapasów, to jest dla ciebie taka przyjemność, że przychodzisz i rozwijasz się w tej płaszczyźnie, w której wcześniej nie trenowałeś tak mocno. Tak, to jest dla mnie bardzo, bardzo duży plus, ale ja chcę być właśnie w każdej płaszczyźnie mocnym zawodnikiem, nie tylko stójka. Z pleców? Tak jest, nawet i z pleców, z każdej pozycji chcę być zagrożeniem. A jiu-jitsu robisz tutaj, czy u siebie gdzieś w mieście? Robię i tutaj, i u siebie w mieście także. Jedna jednostka treningowa dziennie, dwie? Jak to wygląda w tej chwili? Dwie jednostki treningowe dziennie. A walka na kiedy jest mniej więcej zaplanowana? To jest październik, listopad? Jak w ogóle typujesz? Październik, myślę, że październik. Będziesz gotowy już ten odpoczynek wakacyjny, taki wystarczający jest dwutygodniowy pomiędzy walkami? Pewnie, to jest wystarczająco. No nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krystian Bielski.